17 minut tam zostało do Kożuszka. 507, 964, 253, 507, 964, 253. Być może Państwo o tym słyszeli. Czworo polityków Zjednoczonej Prawicy zostało oskarżonych o podżeganie do nienawiści na tle różnic narodowych, etnicznych, rasowych i religijnych. Akt oskarżenia złożył do polskiego wymiaru sprawiedliwości Rafał Gaweł, założyciel takiej fundacji, skazany w Polsce na 2 lata więzienia za wyłudzenie, oszustwa, założyciel ośrodka monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. W lutym 2023 przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola skierowała sprawę wniosków o uchylenie immunitetu europosłom do Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego. Oskarżono nas o mowę nienawiści. Głosowanie przesunięto specjalnie na po wyborach. Za głosowały grupy z PO, PSL, Hołownią i Lewicą. Chcą nas posadzić z artykułu 256 Kodeksu Karnego na 3 lata więzienia i przez skazanie zakazać kandydowania w wyborach. Za bardzo im przeszkadzamy w Unii Europejskiej. Tak dzisiaj napisał na Twitterze Patryk Jaki. Dodał, że najzabawniejsze w tym jest to, że ten spot jest nadal aktualny. Ideą zakład, że okaże się profetyczny, bo zaraz Tusk zgodzi się na pakt migracyjny. Brawo dla wszystkich, którzy uwierzyli, że to obóz demokratyczny w cudzysłowie, a tak naprawdę to zabieranie wolności słowa, zamordyzm i cenzura. Te wnioski tej komisji teraz musi poprzeć Parlament Europejski na posiedzeniu plenarnym. No a tam jeszcze jest następny krok, że europosłowie mogą się odwołać do TSUE, a TSUE orzeknie, jak orzeknie. Jak orzeknie TSUE, no przecież wiadomo. Jak orzeknie ten sąd, wolny sądy mamy. W Polsce też wiadomo. Telekino, bardzo proszę, pokażcie ten spot. Ja przypominam, że to jest spot PiSu, który się stał powodem skierowania tego aktu oskarżenia przeciwko posłom. Samorządowcy z PO chcą przyjmować migrantów. Potwierdzili to specjalną deklaracją. Dziś PO zapowiada likwidację urzędów wojewódzkich. Będziemy proponować likwidację urzędów wojewódzkich. To kolejna próba działania wbrew polityce rządu. Mija rok, od kiedy Platforma Obywatelska zlikwidowała urzędy wojewódzkie. Samorządowcy Platformy Obywatelskiej szykują się do przyjęcia uchodźców. Wbrew decyzji polskiego rządu Grzegorz Schetyna zapowiedział przyjmowanie uchodźców. Kwestia największych miast, którymi zarządzają samorządowcy z Platformy Obywatelskiej. W ramach przydziałów pojawiły się enklawy muzułmańskich uchodźców. 55. ofiara, tak. Dziś mieszkańcy boją się wychodzić po smroku na ulicę. Napady na tle seksualnym, akty agresji stały się codziennością mieszkańców. Czy będziemy czuli się bezpiecznie, jeśli PO to zrealizuje? 21 października wybierz bezpieczny samorząd. Bardzo uprzejmie chciałem podziękować Telekinu, że pokazało Państwu ten spot. I nie, bo ja to proszę tu Telekino o różne rzeczy, a dziękuję, to nie ma. Pytany dzisiaj o tę sprawę w programie Dziennikarski Poker u Tomasza Sakiewicza europoseł Jacek Sariusz-Wolski powiedział, że dla lewicowo zdominowanej części parlamentu nie ma tu absolutnie żadnego problemu. Orwell i Bolszewia się kłaniają. Ten zarzut dotyczy filmu z 2018 roku i zalajkowanie tego spotu. Tak, bo oni za to. Zalajkowanie tego spotu. Czwórka posłów będzie za chwilę postawiona wobec wniosku o pozbawienie ich immunitetu. Po tym oczywiście procedowanie i można liczyć, że sądy Tuska przykładnie mogą ich ukarać. Zdjęcie immunitetu powoduje, że potem wszystko może być. To jest jeden wielki blef, bo to był film, który ostrzegał przed nielegalną migracją i związanymi z tym zagrożeniami, więc na gruncie racjonalnym to się nie broni. Ale wspomniane środowisko lewicowo-liberalne ośmielone jest wynikami wyborów w Polsce. Przechodzą do ataku, idą za ciosem. To jest oczywiste, takich przypadków będzie więcej. No niestety będzie więcej. Tak, tutaj pan europoseł Sariusz Wolski mówi, jak jest, mówi prawdę. Tam i jutro w tym Parlamencie Europejskim będzie specjalny pokaz filmu, tego filmu Holland. Europosłowie Nina Ochojska, Łukasz Kochut i Maria Barbara Grafini von Thunut Hohensteinwald Panzerfaust wspólnie zorganizowali ten pokaz najnowszego dzieła Agnieszki Holland. Ona też ma przybyć na ten pokaz, panie reżyser, tak.
To ważne, żeby posłowie Parlamentu Europejskiego zobaczyli film pokazujący hańbiące zachowania polityków i Straży Granicznej wobec migrantów. Tak napisała Ochojska na Twitterze. Nie, na Facebooku, przepraszam. Sprawę w mediach społecznościowych skomentowali europosłowie Prawa i Sprawiedliwości. Patryk Jaki podkreślił, że politycy opozycji zawsze są pierwsi, żeby opluć Polskę. A ludzie Tuska organizują teraz dla wszystkich w Unii Europejskiej pokaz tego obrzydliwego filmu, który z polskich funkcjonariuszy robi sadystów i morderców, zawsze pierwsi, aby opluć Polskę. Izabela Kloss napisała, że współpraca koalicji PO, Polski 2050, Nowej Lewicy w Parlamencie Europejskim układa się doskonale. Na początek pokażą w Brukseli zieloną granicę Holand. Zapamiętajmy, Nina Ochojska, Róża Thun, Łukasz Kochut, zawsze na posterunku, gdy trzeba dokopać Polsce i Polakom, napisała Izabela Kloss. No cóż, no może ja wiem, tak mówią, bo oni nie czytali, zapracowani są, tak? Nie czytali tego wywiadu, w którym pani reżyser Agnieszka Holland mówi, że ona nakręciła ten film z miłości. No tak, tak mówi. W rozmowie z portalem OKO.press powiedziała między innymi, że wydaje mi się, że trafiłam w czuły punkt. Władza włożyła dużo wysiłku w to, by ludzie nie wiedzieli, co dzieje się na pograniczu polsko-białoruskim. Opinia publiczna była w pewnym sensie w swojej masie odcięta od tego, co się tam naprawdę działo. A ja po prostu zebrałam wszystkie możliwe dokumenty, świadectwa, fakty i pokazałam prawdę, którą oni chcieli ukryć. Bardzo mi zależało, żeby pokazać to wszystko, co było wcześniej ukryte, ocenzurowane. Chciałam, żeby film miał maksymalną wiarygodność. Tak mówi Holland. Na wszystko, co pokazuję w filmie, mam papiery. Nie pokazała do dzisiaj tych papierów. To zostało opisane albo powiedziane. No to tak jak z tym, co tam płynął. Tydzień, tak? Czasem moje źródła są anonimowe, jak w przypadku strażników granicznych albo uchodźców, ale na ogół nie. Jest przecież dużo waszych reportaży, materiałów, z których korzystaliśmy wprost. No to na coś takiego się powołuje Holland. To jest film uczciwy. On powstał z mojej miłości do Polski. Ta Polska może mieć różne twarze. Wykrzywioną twarz pana Ziobry albo skłanianego do okrucieństwa strażnika, ale może mieć też twarz tysięcy Polaków, którzy zjawili się na granicy w momencie wybuchu wojny w Ukrainie. To jest znowu ta manipula, że to jest porównywanie tego, co jest na granicy z Białorusią, do tego, co jest na granicy z Ukrainą. Może mieć twarz aktywistów, którzy bez zgody i wsparcia władz ratują ludzkie życie, niezależnie od tego, jakiego jest koloru. Tak, to o kolor chodzi, twarzy. Aha. To polski rząd wybrał takie, a nie inne metody radzenia sobie z kryzysem. Kłamstwo i przemoc to ich odpowiedź na szantaż Moskwy i Mińska. Polskiej Agencji Prasowej, rzeczniczka Straży Granicznej, pani porucznik Anna Michalska powiedziała o tym prawdziwym i opartym na faktach w filmie Holland, że nikt nie prosił nas o merytoryczne konsultacje do filmu Zielona Granica. Nikt nie pytał o emocje, o trud służby na granicy. Oczywiście każdy reżyser ma prawo do swojej artystycznej wizji, ale trzeba uświadomić wszystkim, że to jest kompletnie oderwana od rzeczywistości wizja reżyserki, a nie dokument czy paradokument. Ochojska z tą Thun i z tym Kochutem to będą tam opowiadali jutro w Brukseli. Przekonają się państwo, że nie zmyślam. Że to jest dokument w ogóle. To jest dokument. Że to wszystko to tak właśnie było, jak to Holland opisała. I nie ma się co denerwować. Ja państwa zabiorę na spacer po Warszawie. Dlaczego tam? No, jak się okazało, na Placu Trzech Krzyży jest taki jeden powód. Telekino, bardzo uprzejmie proszę, pokażcie ten filmik. Na taki krótki spacer po Warszawie zabierze państwa wojewoda mazowiecki, dr Tobiasz Bocheński. Jesteśmy dzisiaj na jednym z najfajniejszych placów Warszawy. Plac Trzech Krzyży to miejsce, w którym dekady historii odkładały się obok siebie. Powstały tutaj co najmniej dwa łuki triumfalne. W pierwszej połowie XIX wieku został zbudowany klasycystyczny kościół świętego Aleksandra, który później w następnych dekadach zmieniał swój kształt, aby wreszcie zostać po wojnie odbudowanym w tym kształcie, jaki znamy dzisiaj. Tutaj niedaleko mieszkało dwóch duchownych, którzy później każdy z nich został papieżem. Ale co ciekawe, żaden z nich nie był Polakiem. W czasie II wojny światowej, w czasie powstania warszawskiego, pluton głuchoniemych brał udział w odbijaniu budynku, który był zajęty przez Niemców. W
tamtej części placu Trzech Krzyży. To tutaj właśnie rozpoczyna się akcja kultowej powieści Tyrmanda Zły. Sam plac Trzech Krzyży brał udział w wielu filmach, w rozmowach kontrolowanych, w Nigdy w życiu czy w Śmierci prezydenta. To miejsce, w którym każda dekada zostawiła coś po sobie. I mamy również najnowsze dzieło. Oto i ono. Stacja zbudowana w czasie ostatniego remontu. Szpeci z północnej części placu Trzech Krzyży widoczna jest w zasadzie z każdego kąta. Niszczy całą perspektywę podziwiania kościoła świętego Aleksandra. Panie prezydencie Trzaskowski, czy naprawdę to musiało tutaj powstawać? Panie Rafale, czas wziąć się do pracy i naprawdę zacząć dbać o detale, bo Warszawa i plac Trzech Krzyży zasługują na o wiele więcej niż to, co mamy dzisiaj. Tak, panie Rafale, ja tak powiem bardziej familiarnie, jest taka różnica wieku między nami, że mogę sobie pozwolić. Rafał, ty otwierasz oczy niedowiarką. No przecież mi się wydawało, że nie można być gorszym prezydentem niż była Hanka. A ty udowadniasz, że tak, że to jest możliwe, że ty to potrafisz. Ej, no jaki ratusz, taki pomnik. No to taki mamy pomnik na placu Trzech Krzyży. Ja szczerze mówiąc, z coraz większą niechęcią jeżdżę do tej Warszawy, z tej mojej wsi. Ale myślę sobie, że a dobrze tak tym lemingom. No tak sobie wybrali, to niech mają. Oni za chwilę będą mieli jeszcze lepiej, bo przecież to jest taki bardzo ambitny polityk ten Rafał. Proszę szanownych państwa, jak podaje dzisiejsza Rzeczpospolita, w pierwszym takim powyborczym sondażu preferencji partyjnych przeprowadzonym przez Ibris, widać co? No, widać, że państwu się już nie chce. Widać spadek mobilizacji elektoratów. Deklarowana frekwencja jest znacznie niższa niż ta, z którą mieliśmy do czynienia podczas wyborów. Chęć głosowania teraz w tym sondażu to wyraziło tylko 56,6. A 3 tygodnie temu do urn poszło 74, coś tam. Tym razem na PiS głosowałoby 32, no znowu ten PiS na pierwszym, tak nie może być, ludzie. Na PiS 32,6, na koalicję 29,2. Rezultaty kolejnych ugrupowań się nieznacznie różnią od tego wyborczego wyniku. Trzecia droga 15,4, Nowa Lewica 9,1, Konfederacja 7,1. Ale mam propozycję, bo gdyby państwo chcieli tak w realu, na żywo wyrazić swoje polityczne emocje, to proszę pamiętać o tym, że w sobotę będzie ku temu okazja. 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości i jak co roku ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości. To, co możemy zrobić, to pokazać, że Polakom zależy na niepodległości, że można oszukać wiele milionów ludzi i wyłudzić od nich głosy, ale nie da się świadomych Polaków pozbawić prawa do wolności i suwerenności. Tak powiedział nasz naczelny. A właśnie, miałem zgłosić na tym na kolegium, żebyśmy tak też byli na czasie i żeby może to tego naczelnego to też zrobić takie rotacyjne stanowisko. 10 listopada my już zaczynamy świętowanie, bo 10 listopada w miesięcznicę smoleńską przyjdźmy z banerami klubów Gazety Polskiej. Nasze uroczystości zaczynamy 10 listopada razem z miesięcznicą. Będą organizowane obchody obozu patriotycznego, do których my się przyłączamy. 11 listopada kluby Gazety Polskiej spotykają się o 13 na wysokości Alei Jerozolimskich 44. Idąc od Ronda Dmowskiego w stronę Stadionu Narodowego, wszyscy idziemy za banerem klubów Gazety Polskiej. No jeszcze będziemy o tym rozmawiali, bo to mamy kilka dni. Pan Grzegorz z Zielonej Góry jest z nami. Kłania się, panie Grzegorzu. Dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Grzegorz z Zielonej Góry, tak jak już zapowiedziałem. Jedno pytanie. Jaka byłaby możliwość, żeby skorygować... Ale niestety pana nie słyszę.
Ja pana słyszę. Jaka byłaby możliwość, żeby skorygować? Żeby skorygować to, co się aktualnie w polityce dzieje, czy nie wystarczyłoby, żeby jakikolwiek rząd siedzi przy korycie, wycofać coś takiego, co się nazywa immunitet, zlikwidować go kompletnie, dać się patrzy na różnych dziennikarzy i wypowiada ich. Tak, jak się słucha się różnych dziennikarzy, to wielu polityków, pseudoposłów chce się w tym Sejmie ukryć pod płaszczykiem immunitetu. 964 dni, panie Grzegorzu. 20-30 lat, żeby to było usunięte, to nikt by się nie pchał, kto by miał coś ze swoją kryminalną przeszłością, obojętnie na jakim poziomie, czy to politycznie, czy to będzie ekonomicznie, nie mieliby już możliwości dostępu. PiS złożyło taki projekt, żeby ten nowy Sejm właśnie uchwalił to prawo, o które panu chodzi. Pan marszałek Senatu Tomasz Grodzki ukrywa się za immunitetem przed wymiarem sprawiedliwości już 964 albo 5 nie, dni. Nie tylko to są takie osoby świeczki, ale dużo takich jest. To jest tak, że tam ten temat musi wrócić. Będzie, mam nadzieję, załatwiony. No zobaczymy jak, bo mamy taką większość, jaką mamy. Dobra, dzwonią nas. Bardzo uprzejmie dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, panie Grzegorzu. Proszę szanownych państwa, proszę pamiętać o tym, że jutro w kioskach, bo on na państwa będzie czekał. No kocha i czeka. Będzie na państwa czekał nowy tygodnik. A teraz już spotkanie z Maćkiem Korzyszkiem.